Cześć. Jego tata. Tak, Bruder Fan, witamy Was. Słuchajcie, dzisiaj mamy akcję, że wyciągamy te oto rośliny tutaj z tej doniczki, bo nawozu mi się sypnęło za mocno i popaliłem. Słuchajcie, mamy tutaj taki sprzęt. Wszystko już jest przygotowane. Jak widzicie, koparki. Justynka, przepraszam Cię. Koparki. Tutaj mamy rozrzutnik. To w późniejszej fazie zrobimy to z ziemią. Mamy jeszcze ładowarkę. Widzicie, do ojca. No i tutaj mamy, to trzeba pierwsze co, to wyrwać. Antoś, bierz tego, patrzcie, wzięliśmy leśnego, leśne maliny. Już pokażę Wam, jak to będzie tutaj wyglądało. A jakiego wyciągamy? Tego, tego czy tego? No właśnie nie wiem, którego pierwszego. Może tego zielonego, co? Tego? No, jakbyś go za... Nie, tak właśnie chciałem, żebyś ten zobaczył. Ja Ci za chwilę tutaj pokażę, jak to zrobić. Czekajcie, wezmę tylko tak tutaj sobie ustawię. I już będziecie też mogli widzieć dobrze. O! O! Jest ustawione. Słuchajcie. O właśnie, coś takiego, ale nie. Patrz na to, wyciągnij całą linę. Nie. No weź to, nie tak. O, patrz, ja Ci pokażę. No, generalnie to się robi tak. Musisz go złapać, objąć i złapać linę za linę. Dobra. Lina jest zaczepięta. I teraz, słuchajcie, Antoś, nie? No, to może ciągnij normalnie traktorem. Dawaj gaz. O, o kurde, ty patrzcie, zaczep został. Musisz go przytrzymać, Antoś. O, wychodzi. No, jest, patrzcie. Dobrze, no to właśnie o to chodzi. Dobra, ciągnij go teraz już samą liną. Uważaj na zaczep, przytrzymuj go. No. Patrzcie, wyciągnął. Ekstra. I teraz, no, i teraz możesz wziąć go, odczepić. Weź go odczep teraz. Tutaj. No, po prostu to haczyk ściągnij. No, słuchajcie, i teraz mamy tutaj, jak widzicie, widły przygotowane i tymi widłami to sobie pomyślałem, że możemy go załadować na tą zieloną przyczepę i wtedy, wiecie, gdzieś go tak na niby, że tam wywieźć. Mam też tutaj teraz tylko zwinie tą linę. To już jest najważniejsza rzecz, jest tutaj najtrudniejsza, chyba już jest wyciągnięta, czyli ten zielony krzak, nie? Dobra, Antoś, teraz weź podjedź przodem i weź go na te widły. Justysia, weź na razie, nie rób. Musisz tam chyba bardziej po stronie tego, tej ziemi, Antoś. Tutaj to widzisz, że... No. Nie, no musisz gdzieś tutaj podjechać. O, od tej strony. O, tu. Nie, za daleko. No tutaj gdzieś. O, no jeszcze bardziej w lewo. No i weź głęboko, wiedź. Podnieś go teraz. No, no, no. Ale duży. Czekajcie, tutaj cofniemy tym traktorem. Nawet jak się odpiela, jak dałem na tą blokadę, to i tak jest za ciężki. No, dobra, ładuj go. Oj, trzeba tutaj pomóc. Patrzcie, jaka tutaj praca. O, dobra. Już jest na przyczepie. Załadowany. Drzewo już jest załadowane na przyczepie. Antek jest tam przygotowany. Co, od razu wyciągamy drugą? No. Dobra, to... A może teraz wyciągarkę damy na przód, co? To no. Byśmy... Dobra. Patrzcie. Bo to wyciągarkę w ruderze, to można też na przód można zamontować. Nie musi to być na tył taki jak... I nie musicie wszystkiego robić tak jak my. No. Dobra, weź podjedź. No jak zaczepisz tą trawę? Musisz się powiązać z dołu. I po prostu linę o linę zaczepić, nie? Znaczy hak o linę. To się w sposób chyba coś nie zadziałał, słuchajcie. Nie działa.
No to jak to będzie teraz, Antoś? Ja więcej nie pokażę za przepisy. Ale to tak chyba nie... Tak nie wyciągniesz, widzisz? Nie, tylko... No, tylko kawałek. Musisz zrobić to inaczej. Podejdź tutaj. Daj mi tą linę. Musimy go tutaj, patrz. Musisz więcej tak naraz złapać. O, tu. Tu, złapać całą tą kępę. I już masz tak, że możesz, będziesz mógł cofać. Tylko uważaj na przód, żeby się nie wyrwał znowu. I poczekaj chwilkę. To zobaczymy, jak ci idzie. Dobra, wyciągaj. Co te łopaty tam robią? O kurde, to idzie ciężej, ty. Trawa. Ja ciebie, jaki kawał tutaj ziemi. No. Ekstra. Właśnie, jaka tutaj jest wyciągnięta. Kurde, wziąłem na to za małą przyczepę. Muszę przynieść Joskina chyba. Chyba dawaj Joskina, bo nie ma rady na to. Nie damy rady tutaj. Dobra, czekajcie, on poszedł po Joskina. Dobra, Joskin już przyniesiony. Zaczep go z tyłu. Aha, bo ty teraz go... Dobra, musisz ją zostawić samą. On sobie sam ją naładuje może, co? Teraz trzeba podjechać. Ale dzień. Musisz odplątać linę. Oj, czekajcie. Trochę mi się ten gimbal tutaj... Coś mi się tu wyłączyło, już jestem. Antoś zwinął linę i teraz tak, Antoś. Słuchaj, musisz go wziąć. Jakoś musimy go teraz załadować, ten krzak. Te widły. Trzeba wjechać. Widły, patrzcie, jakie to są, kurde. Dobra, podnieś go. Jezu, ja to może ten, ręką wezmę. Niby, że ten, że traktorem, ale wiecie, tutaj pomogę, nie? Taki kawał, patrzcie, ziemi. I już cały Joskin zawalony. A jeszcze jedna roślina została. A to jest tam mała. Ale tu jeszcze ziemię trzeba będzie pozgarniać. Patrzcie, jaki Joskin. Trzeba będzie to wywieźć do śmietnika, Antoś. Dobra, na razie odstawimy te przyczepy. Podjedź. Gdzie ty tam wjeżdżasz tym John Deere'em? No jadę tutaj następne wyciągnąć. A to na którą przyczepę? To chyba znowu tą zieloną, co? No, jest. No to daj. A no tutaj. Nie, tam już nie wal na nią, bo ona już jest obciążona. Dawaj tutaj. No, ładuj to. Nie, pierwsze to trzeba wyciągarką w sumie. Dobra, wyciągnę. O, już nie trzeba, to siebie się wyciągnęło. Było lekko. No i co teraz, Antoś? Antoś swoim sposobem zaczął. Anto, dobrze, dobra. Wytargał. Dobra, teraz ją weź na łyżkę. Na te widły. Raptor, nie mów, że cię tak obciążyło. No on jest obciążony, no tyle mieć na tym, na przednim. Ale linę masz wyciągniętą z wyciągarki. Dobra, weź już tą wyciągarkę, może wyciągnij ją całkiem. Bo ona już nam nie będzie w sumie potrzebna, już powyciągaliśmy. Dobra. Tak było ciężko zamontowane. No to dobrze, ciasno się działa. Dobra, dawaj ją tu, na przód. Musisz jeszcze wyżej podnieść. O, bardzo dobrze. Dobra, cofnięte. Słuchajcie, tą ziemię musimy wszystko wywieźć. Najpierw te krzaki trzeba. Podłączaj Joskina do John Deere'a. No, bardzo dobrze. I co? Czujesz? Ciężar? Sam zobacz! Sam zobacz, jaki ciężar. O kurde, nawet nie chcę ten ruszyć. Ciężko. Jakby kołami zamielił, to patrzcie. To normalnie... Patrz, to wieć tutaj w ziemię. No to ziemię, no to zobacz, jak ten pobiera tymi protektorami, nie? Oponami. Przyczepa też. Ona jeszcze ją trzeba skręcić. A jak zaczep? No zaczep spoko, chyba się nie wygnie, co?
Patrzcie, jaka tutaj ciężka robota idzie. Ja nie mogę. Chrystusie. Gdzie żeś tam wjechał w tą największą tą? To przyczepa nie przejedzie chyba. Antoś, bo zaczep wyrwiesz. Weź go popchnij trochę też przyczepę, jak już ciągniesz. Teraz spróbujemy. No, bo zaczep. Musi za zaczep. Złapać, o. Złap za ten zielony i skręcaj razem z nim, no. O. No szkoda ten, zabawki. Dobrze, ale... Jakie ślady? Ślady są. Patrzcie, koła obłocone. Weź tą deskę, co on tu robi? Justyna, co ty wywalasz? Co? Kali? No. Aż bokiem idzie, nie chcę ten. Nie chcę skręcić. No, nie chciał ci skręcić, nie? Jedzie prosto. Dobra, ustawiam koła na prosto. Na razie. No, spoko. Dobra, czekajcie, my to przerzucimy przez płot, bo my tam mamy śmietnik, patrzcie. I to za chwilę wywalimy to do bio, nie? To czekajcie. No, słuchajcie, my już jesteśmy z powrotem, jedziemy teraz do śmietnika. Tam sąsiad jest, ale pojedziemy do bio i wyrzucimy to do bio. Dobra, ruszaj. O, przecież on ma hamulce z przyczepą. Pięte. To przyczepa bardziej hamuje, ta co ma... Oj, już mu się, patrzcie, jak mu się zgięło, co? Przyczepa go pcha, za lekki, nie ma obciążników. No, jak jest za ciężki ładunek, to tak jest. Pokaż. I faktycznie, w powietrzu jest, nie? Jak się go puści, no. To jeszcze tutaj, to jeszcze nie. Ale jak już tutaj, tak jak tutaj, to już... Dobra, ruszaj Antoś. Ale cię prowadzi ten ładunek. Ty, nie? Musisz docisnąć kabinę. To wtedy będzie szło. No, ruszaj. Dobra, ten już jest tutaj. Czekajcie, wyrzucimy to.